Ej, witam was bardzo serdecznie, tu Elżbieta Iron i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Smurfy Misja Złoliść. Jak mamy porozmawiać z papą Smurfą, zmieniła nam się postać, którą prowadzimy, mamy ważniaka. Zobaczymy, co on potrafi. Czekaj, czy to tędy? Nie. Cześć! Cześć. Mam nadzieję, że śpiochu. Nie przysypiasz. Szybko, co wy tak szybko rozmawiacie, hej? No dobra. Dobra, jestem. Witaj, papo Smurfie. I jak wiesz, zgłosiłem się na ochotnika. Planowałem niedługo wyruszyć, ale potrzebuję jeszcze kilku informacji. Ależ oczywiście. A, jakich informacji? Musisz smerfnąć do źródła Aqua Magnifica w obozie Dzikusa. Ale najpierw spotkaj się z pracusiem na polanie. Naprawia właśnie most, który prowadzi do obozowiska naszego przyjaciela. W porządku, papo Smurfie. Starannie zapamiętałem te informacje. Mam nadzieję, że pracuś naprawił już most. Nie chcę zbyt długo czekać. No cześć! Cieszę się, że papa Smurf mi ufa, ale to naturalne. W końcu jestem jego prawą ręką. Wykonałem każdą misję, jaką kiedykolwiek mi powierzył. Dobrze, idziemy. My zobaczymy, co tam las, droga na polany. Ktoś tam nam wymyślił nowego, fajnego. Droga na polany, o. Ile będzie skakania i pytania i... Dobrze, muszę się jak najszybciej spotkać z pracusiem na polanie. Dobrze, ale... Od razu jeszcze poczyścimy, pozbieramy sobie ziarenka. To będzie jakieś takie w miarę... nieskomplikowane. Ja nie mam zielonego pojęcia. Jeszcze z tym. Może kiedyś to zrobimy. Jak powinno się zrobić. A, kurczę. Osiłku, zmerfujesz mnie? Podskocz, a następnie... W ziemi ukrywa się złostwór. Nie jestem pewien, czy uda mi się przejść. Idzie spod ziemi. Po pierwsze, postaraj się uchylić przed jego pociskami. Byłoby kiepsko, gdyby trafił cię w głowę. Jeśli się zbliżysz, natychmiast się schowa. Z ziemi będzie wystawać tylko mała łodyżka. Spróbuj na nią skoczyć i potraktować ją smurfopraskiem. Jakoś to trudne nie będzie. Raczej nie jest, jak widzicie. Aha, czyli... Jak, oczywiście. No to już wiemy, jak rozwalać skrzyneczki. Tylko co one dają, tak a propos. Dają nasze drogie skrzyneczki nam. To jest pytanie. Co się tu smerfuje? Zaatakowały nas złokule. Nie złokule. Gdzie są teraz? Już ja im pokażę, gdzie smerfy zimują. Poszły sobie. Wysmerfowały osuwiska, które zablokowało przejście. Nie cierpię złokul i zablokowanych przejść. Ja też, Marudo. Może pomożesz mi znaleźć inną drogę? Nie cierpię znajdować innych dróg. Dobrze, rozumiem. Zajmę się tym sam. Ej, Marudo. Jeśli uda mi się... Mi się wydaje, że to jest do leczenia bardziej. Być może będę w stanie to zniszczyć. Co? No... Cześć, co porabiasz? To, dobrze. To bardziej wygląda mi na leczenie, te skrzyneczki. No to hop, bym powiedziała. Oczywiście, że ja nie trafię. No.
To by było za szybko, co? No niestety. Tym razem zaraz nam się uda. Wiem, że muszę podskoczyć i... Powiedzmy. Halo? Papo Smurfie? Otworzyłem przejście dla Smurfów! W porządku, ważniaku. O, kule. Kule, kule. Chwilę. Muszę się rozłączyć. Chyba mam towarzystwo. O, raczej tak. Kule, kule. Jeden z 13. Hop. One są mniej więcej w tym jednym miejscu, mam nadzieję. Halo? Papo Smurfie? Przepraszam, że cię niepokoję. Odwiedził mnie niespodziewany gość, ale jak widać, już się go pozbyłem. Rozumiem. Co chciałeś mi powiedzieć? Wszystko smurfuje się po twojej myśli? Tak. Ale czy tak? Smurfy, które były uwięzione w lesie, mogą już wrócić do wioski. Świetnie. Nie zajmuje ci więcej czasu. Do zobaczenia. Hej! Skrzynia pełna kolcorośli. To najlepszy sposób na odzyskanie sił. No tak, teraz nam mówi odzyskanie sił. Okej, poprowadźmy sobie. Gdzie to nas... Aha. Powrót. Powrót, gdybyśmy chcieli wrócić. Już teraz. 2, 3, 4 i 5. O, to byliśmy jakieś ten... Do ulepszania takim tom... materiał, o, ładnie nazwany. Super! Dobrze wiedzieć, że coś tu takiego jest. A to ciekawe, jak to... Pewnie kimś innym. Też mamy. O kurczę. No nie, no nie, no tą postacią tego nie zrobimy. Dobra. Nie będziemy się martwić tym. Okej, okay, a tu mogę, czy mogę to jakoś ten zebrać? To gdzieś ma sens. Nie, chyba nie ma sensu. No, no właśnie. W ogóle doskoczę. Wiecie? No właśnie tak. Hej, jak się masz? Czego by tu zacząć? Hopla! Lepiej od tego. O kurczę. A, tam i został. Dobra. To trzeba szybko zrobić. Nie, nie zdążyłam, kurczę. A, kurczaki. Czy to jest 13, czy to jest więcej, co? Kurde, zasłonisz mi. Hmm.
Nie robię to jakoś odwrotnie. Pewnie najpierw trzeba zacząć od tych tu z tej strony, a potem na tamte iść, to tak mi się wydaje. A czy ja w ogóle tam doskoczę, na przykład stąd tam? No nie, ale mogę psiknąć. To nie ma sensu, co? O, ale... Nadzienie. No nie, nie zdążę. Jakby to sensownie zrobić szybko, ładnie. A jednak. Zabrakło jednego. A nie, bo tu też jeden. No tak jakoś to, kurczę. Dobra, wiecie, to nie będę się skupiać na tym, bo to nie o to chodzi teraz. No i tu mi zostaje... Dobra. Zostawiam to na razie. No, idziemy dalej. Dobrze. Mogę iść dalej. Muszę się dostać wyżej. A tędy wskoczysz mi? Jak? To co? A, tu chyba zejście będzie. Zejście jakieś. O, kurczę, trawka. Strasznie kusi, żeby wszystko uleczyć w swojej drodze. Kiedy będziemy mogli sobie ulepszyć cokolwiek. W razie to tak gonimy. Tym się nie wiąże. Zbieramy wszystko. To kurczę za długa ścieżka. W której spadłam. No i to się wszystko wam teraz ładnie zwinie i będziecie musieli zrobić to wszystko od nowa. Strasznie zawijas. Wow, po prostu. Dłuższej tej trasy się nie dało. Masakra. Dobrze, tu nic. Dalej pracusia znaleźć. Ta złokula jest znacznie większa niż inne. Albo... Potrzebuję nowych okularów. Raczej większe. Świetnie! Gdzie pracuś? Czy ktoś mnie słyszy? A, zgryzł. Głuptas? To ja! Głuptas! O nie! Ten to na pewno mi nie pomoże! Smerfnąłem przed chwilą otwarty prezent obok krzyżyka narysowanego na ziemi. Prezent? Dla mnie? Nie, przy... nie dla ciebie. To będzie trudna rozmowa. Nic. To pewnie kolejny kiepski żart z Grywusa. O, pewnie tak.
Gdzie on jest? Może poszedłby smerfować coś, co mógł przyjść do mojego prezentu? Tak, głuptasie, pewnie masz rację. Dobrze, muszę iść dalej. Może go znajdę. O, może tak. Jak go tu nie ma. To może będzie dalej. Okej, tu coś mamy. O, a kto to? O, ostatnie. A to co? Uff, miejsce, ale... Ciekawe, czy to nie jest jakieś miejsce, które... A nie, okej, okay, wiem, gdzie jesteś. Okej. Okay. Dobrze, tamtą część mamy już. Idziemy dalej przed siebie. Grywus. To chyba głos z Grywusa. Sprawdźmy, co się dzieje. On tam zaś wymodził. Aha, kolejna ta roślinka. Pomóż mi, ważniaku! Przysięgam, że to nie jest kawał. Wielkie smerfy. To miejsce jest przesmerfnięte skażeniem. Wyrosła tutaj tak. Złoklatka. Muszę zdążyć, zanim zjawi się tu Gargamel. Nie martw się, Zgrywusie. Wyciągnę cię stamtąd. Okej, mamy grzybka. Mamy tego, co się chowie nam. Dobrze. Jeszcze jedno serce i złoklatka się otworzy. No, tym razem mamy dwa. Jak wcześniej było łatwo, mieliśmy jedno, tak mamy teraz dwa. Okej. Okay. Chowiesz, co? Aj, ty kurczę do wciopy. Dobrze, mamy. Skrybusz uratowany. Dzięki, ważniaku. Gdyby nie ty, wpadłbym w łapska Gargamela. Ach, to byłby wyjątkowo nieśmieszny żart. No, właściwie wpakowałeś się w tę sytuację. Widziałem odpakowany prezent i znak na ziemi. Chciałem spłatać figla pracusiowi. Przygotowałem prezent, który miał wpaść mu w ręce w momencie, kiedy stanie na znaku. Uwierz mi, że niełatwo było go przyszykować. Wierzę ci, Zgrywusie. Właśnie miałem się schować, kiedy nagle znikąd pojawiła się złokula i mnie przestraszyła. Niechcący sam wszedłem na krzyżyk, no, kurczę, i mój własny prezent smerfnął mi w twarz. W końcu się przekonałeś, jak śmieszne są twoje żarty. Szkoda, że to przegapiłem. Spanikowałem i uciekłem. Nie patrzyłem, gdzie biegnę i dałem się schwytać tej złoklatce. Może następnym razem zastanowisz się, zanim zrobisz komuś głupiego psikusa. Dobrze, wracaj do wioski. Ja muszę iść dalej. Dobrze, idziemy dalej. Czy coś tu... Szkoda. Tak mnie kusi. Kusi mnie, żeby uleczyć, ale... Może tędy?
Tak. Jest. Udało się. Ale to i tak tędy pewnie musimy iść. Dobrze. Skrybus może smerfować z powrotem do wioski, a ja ruszam w dalszą drogę. No ja no jeszcze oczyścimy tu kurczę te roślinki. Też, ale tam się chyba na razie dostaniemy inną drogą pewnie. Inną drogą, co? No właśnie tu coś jeszcze mamy. Chyba nie w tą stronę. Ojej, poczekajcie. Jesteśmy u góry. Wow, ile już tych nasionek się nam zebrało. Smerfnąłby pewnie serenady do tego wspaniałego wodospadu. Pewnie tak. Super! Okej, ale jeszcze tam chciałam ten... roślinki. Trawę oczyścić. Wyleczyć. W tą stronę coś było, no nie? No i tu jeszcze mamy. Nie. Coś mi tu zostało. Nie, raczej już nie. Na tych grzybach smerfoprasku. Wtedy jeszcze wyżej wbiłbym się w powietrze. O, tak trzeba było ładnie to zrobić. Okej, tu mamy coś i tu jeszcze coś widzę. Tu, co tu jest? Tu ma jakieś grzybki, pewnie możemy do góry. O, tak ładnie. O, tak ładnie to wyszło, widzicie. Ale my mamy iść w tamtą stronę. Kulki złe. O, skrót. Chodźcie, małe kulki. Złe kulki. Aha, czyli to nie miało jakiegoś większego znaczenia, czy tu, czy tam. Słyszycie mnie? Przy pomoście nie ma tratwy! Przy moście nie ma trawy! To jakiś idiom? Nie ma trawy. Jest po ptakach? Nie, to nie żaden idiom! Po prostu nasza tratwa zniknęła! Pewnie pracuś ją zabrał, żeby przeprawić się przez rzekę. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Nie martw się, smerfetko. Wysmerfuję inny sposób, żeby się przedostać. Do zobaczenia!
Już myślałam, że nie trafię. Ale zróbmy sobie to przejście. Będziemy mieć bezpieczne. No okej, wiecie co, skończymy sobie tydzień. W następnym odcinku podążymy dalej. Mamy chyba... co mamy? Mamy jakieś dane... poszukiwanie pracusia. Mamy pracusia znaleźć. Więc znajdziemy go w następnym odcinku. Zobaczymy, co tam ciekawego nam powie. Jakieś ulepszenia w końcu będziemy mogli zrobić, czy to jeszcze nie ten czas? Pewnie w najbliższym czasie raczej tak. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobał. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami. Znajdźcie mnie gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, bo bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Smurfy Misja Złoliść. Dzięki, cześć!